płynął pod znakiem gry Macieja Kapka, studentka amerykanistyki i filologii rumuńskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. A w wolnym czasie reżyseruje niezależne filmy oraz prowadzi grupę teatralną, z którą wystawia spektakle. Uczestnik wyróżnił się bardzo długimi rozważaniami, szczególnie dużo czasu zajęła mu odpowiedź na pytanie o budkę lęgową. Zanim zdecydował się na któryś z wariantów, długo debatował nad sensownością pozostałych opcji, czemu przesłuchiwała się publiczność oraz prowadzący. Gospodarz teleturnieju kilkukrotnie dawał do zrozumienia, że bawi go sposób gry studenta. I tak, gdy na przykład Maciej Kapek rozważał poprawność odpowiedzi C i D, Urbański stwierdził, że musi się przytrzymać i mocno chwycił ekran, na którym wyświetlane jest pytanie. Zawodnik ostatecznie zdecydował, że zadzwoni do swej koleżanki. Mimo że wcześniej stwierdził, iż tego nie potrzebuje, Urbański krył rozbawienia. Tym samym dopiero po 7 minutach doczekał się ostatecznej odpowiedzi, dzięki czemu Maciej Kapek mógł grać dalej. Zachowanie zawodnika milionerów wzbudziło niesmak widzów, którzy dali temu wyraz w komentarzach. Pod wpisami na profilu programu na Facebooku czytamy: filozof zadycha, więcej gadania niż gry, męczący oraz bezczelny do bólu, ale ciężki typ. Masakra, serio? Jesteśmy zmuszeni tego wysłuchiwać? Pan Hubert już ma dość, to widać. Hubertowi należy się nagroda za cierpliwość. Urbański ma stalowe nerwy. Płonie do rozjania. Jak będzie grał milion, to jeszcze z 4 odcinki pociągnie.